Łukasza Łuczaja, Seks w Wielkim Mieście, wydanej przez korporacje. Leś? A, może w lesie, przepraszam. Seks w Wielkim Lesie. I dzisiaj nadajemy do Państwa z spółdzielni Ogniwo. Rozumiem, że wszystko udało się zaprosić. Tak, udało się zaprosić. Zaprosić fanów. Dobrze, super. Ja się nazywam Joanna Krzyła-Moszczyńska i będę miała wielką przyjemność dzisiaj prowadzić tą rozmowę z naszym gościem, który jest biologiem i pracuje jako jest profesorem na Uniwersytecie Rzeszowskim i od wielu lat mieszkasz na Pogórzu Dynowskim i za to wprowadzasz do Polski nowe trendy. Jak no tak, mam nadzieję. A, tak. Czy masz to, tak, tak, tak. Mam nadzieję. No i to są zarówno trendy związane z jedzeniem, czy to owadów, czy to dzikich chwastów, ale też między innymi tobie zawdzięczamy wielką popularność łąk kwietnych, które ozdabiają nasze miasta. To znaczy nie tylko mi, tylko ja byłam chyba pierwszą osobą, która na dużą skalę je jakby produkowała i promowała i w końcu jakby weszły w tą świadomość naszą. Także cieszę się z tego, tak? Mhm. No ja się bardzo ucieszyłam, widząc tę książkę i kiedy otrzymaliśmy taką propozycję, żeby poprowadzić spotkanie premierowe, bo muszę przyznać, że właśnie czytałam twoje poprzednie książki, bardzo mi się podobały, więc tak pomyślałam, że jest to świetna, świetna okazja. No i na początku chciałam cię zapytać, skąd pomysł na tę książkę? Pomysł na tę książkę to jest chyba właściwie opowieści ludzi na moich warsztatach dzikiej kuchni. Siedzących ludzi przy ognisku, jakby po warsztatach, gdzieś tam wieczorem, rysujących różne opowieści ze swojego życia i o swoich związkach z naturą. No i tak podpytujących mnie, a ty wiesz, Łukasz, jak tutaj na tak krócie chodzą na seks do lasu, bo tak dookoła nas ten las jest w ogóle takie ich marzenia, trochę jakieś fantazje. I chyba to był główny motto do napisania. Właśnie zauważyłem taką niszę, że jest taka nisza, że jest ten temat, który wydaje się strasznie banalny, a jest nieporuszony. Mi się to trochę kojarzy z tematem chleba, to znaczy pieczenie chleba jest bardzo banalne, ale nie w szczegółach. Jak wejdziemy w szczegóły pieczenia chleba, to żeby naprawdę dobry chleb upiec, to trzeba być mistrzem. To tutaj też jest tak, że trochę, że to jest banalne, ale po prostu ma to dużo różnych szczegółów, tak? Mhm. I te historie, które opowiadasz w książce, to są, bo powiedziałeś, że to właśnie ta inspiracja były historie opowiadane przez osoby podczas warsztatów, a te historie, które zamieszczasz w książce, to są jakby historie twoich doświadczeń, czy... Jest tam bardzo dużo moich doświadczeń, nie będę zdradzał dokładnie, ale ogólnie jest to bardzo autobiograficzne, natomiast nie tylko, oczywiście odwołuję się także do doświadczeń innych osób. No i właśnie, tak czytając tę książkę, się zastanawiałam nad tym, jakie to jest doświadczenie, tak publicznie pisać o swoich intymnych momentach. No ja się przez chyba kilka lat zbierałem, żeby tą książkę napisać, bo to właściwie to jest to książka, która powstawała wiele lat. Jest to jakby no, wybrane rodzaj pamiętnika, powiedzmy, wspomnień, ale mówię, wspierany właśnie też opowieściami innych ludzi, także no tutaj jakby trochę zamaskowuje się, tak? Nie mówię, co jest moje do końca, co nie moje. Natomiast przyświecała temu idea. To znaczy, ja rzeczywiście zrozumiałem, że takiej książki nikt nie napisał i tą książkę jestem winien ludziom. To jest tak, że jakby nie wiem, czy z tej książki coś będę miał. Może nawet tylko, że tak powiem sobie, jakąś kolejną łatkę przyczepię, bo już miałem łatkę rubakożercy i łatkę zjadacza łożysk i łatkę chwastożercy i łatkę no, do różnego rodzaju dziwaka. Ja już tak przywykłem do bycia dziwakiem, że jakby być może właśnie jestem osobą, która może taką książkę ludziom dać. A poza tym naprawdę dobrze się znam na roślinach. I jakby no, idea tej książki była taka, żeby ludzi otworzyć na to, na tą łączność z przyrodą, tak? Czyli no to musiał napisać ktoś, niekoniecznie biolog, ale ktoś, kto naprawdę tą przyrodę czuje głęboko. To jest bardzo ciekawe, bo jak o tym mówisz, bo też czytając twoje inne książki, właśnie miałam takie no, głębokie przekonanie, że ta więź z przyrodą jest czymś takim bardzo dla ciebie istotnym. A tutaj właśnie jakoś paradoksalnie mam wrażenie, że tak czasem trochę uciekasz od tego,
tego, tak jakby trochę właśnie się dystansując do tego, jakby nie wiem jak to powiedzieć, ale w każdym razie, że mam wrażenie, że coś jest trochę jakościowo innego w tej książce. Jakby trochę mi właśnie jakoś trochę być może zabrakło tej takiej łączności. Może, nie wiem, to jest ciekawa obserwacja, nikt tego nie powiedział. Może nie chciałem popaść w jakiś słodki mistycyzm i romantyzm, nie? Bo gdybym chyba o tym pisał, to pisałbym to w sposób bardzo taki właśnie słodki, więc no nie chciałem przysłodzić tego. Ale zarazem nie chciałem, żeby ta książka była wulgarna, nie chciałem, żeby ta książka jakby, ona przekracza pewien dobry smak dla wielu osób i jakby no, ludzie mają różny ten poziom wrażliwości, nie? Natomiast jednak chciałem mieć takie doświadczenia, które mogą być wspólne dla większości ludzi. I czy w twoim doświadczeniu właśnie uprawianie seksu w lesie jest czymś, jakimś wspólnym doświadczeniem wielu osób, o którym po prostu się nie mówi? Ja myślę, że to są dwa obozy ludzi. Można by podzielić w ogóle społeczeństwo w tej chwili na powiedzmy 50-50, czyli tą grupę, dla której to jest banalne, jest to nie wiem, no, po prostu zwyczajne, jest to coś takiego, no, co przeżyli będąc nastolatkami, oraz osoby, które są, już tak powiem, przerażone, albo właśnie jest to ich fantazja. Tak? No, ale książka jest chyba dla obu grup, ale bardziej dla tych, którzy właśnie, dla których jest to coś nowego zupełnie, czego się boją. No dobrze, no to właśnie jeśli to jest mniej więcej połowa społeczeństwa, to jakie masz rady dla takich leśnych kochanków, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z seksem w lesie? Ja nie chcę psuć książki, nie chcę dużo porad dawać. I chyba właśnie nie chodziło o porady, chyba chodziło właśnie o takie powieści, tak? Bo właśnie chyba chodzi o to, żeby być jednak spontanicznym, tak? Żeby to przeżyć tak, jak my chcemy, a nie żeby ludziom mówić, żeby zrobić z tego jakiś podręcznik, gdzie mamy, nie wiem, pozycję, jakieś przykłady drzewa, tak? Ja myślę, że zacząć chodzić boso po lesie. Aha. Myślę, że jednak my tutaj takie oswojenie naszego ciała w ogóle z dotykaniem drzew, nie wiem, z dotykaniem przyrody, albo na przykład popraktykowanie bycia gryzionym przez komary, czyli kładziemy się na go w lesie i na przykład przez pół godziny dajemy się ssać tym komarem. Mhm. I zobaczymy, co się stanie, że jednak nie umrzemy. Czyli takie stopniowe otwieranie tak. się na różne doświadczenia. Ja pod koniec książki w ogóle piszę o Shinrin-yoku, czyli o kąpielach leśnych, o takiej w ogóle też tendencji, czy modzie, czy szkole, że właśnie można ludziom no, pomagać, czy ich wyciszać, czy w ogóle jakoś prowadzić swego rodzaju terapię poprzez takie właśnie no, leżenie nie wiem, w lesie, czy kąpanie się wręcz w liściach drzew, czy nie wiem, medytowanie przyrody. No skoro już takie rzeczy robimy, to idźmy troszkę dalej, tak? No to jakby jest pójście dalej, tak? Także jak wydaje mi się, że jest to pewna nisza w ogóle, że ta książka wypełnia taką niszę. Zresztą wydaje mi się, że nie ma na świecie żadnej książki, która w ten sposób podchodzi do tego tematu. Ja napotkałem już podczas pisania tej książki, pod koniec pisania tej książki, dwie książki troszkę podobne, które po angielsku, które opisują, że tak powiem, jakieś takie techniczne aspekty. Ale wydaje mi się, że nie sięgają tak głęboko gdzieś tam kulturowo, czy do jakichś takich, no nie wiem, różnych stref klimatycznych. Bo ja staram się pisać w ogóle o różnych właśnie, nie tylko o lesie, czy łące, ale o powiedzmy pustyni, czy lesie tropikalnym, tak? Trochę szerzej. No właśnie, bo ta książka, o ile dobrze zrozumiała, najpierw ukazała się w języku angielskim. Tak, ja ją wydałem w języku angielskim pod tytułem Sex in Nature. No a potem właśnie zupełnie przypadkowo odwiedził mnie twórca, szef Haartu, Piotr Marecki, no, któremu dałem w prezencie tę książkę. Po prostu no, jako osoba, która w ogóle wydaje i pisze sam eksperymentalne książki, no, wydawało mi się, że jest to ciekawa, eksperymentalna pozycja. No i że ją wyda. Także cieszę się bardzo. I jak przebiegał sam proces przygotowywania tej książki? Czy sam ją tłumaczyłeś, czy... Ale na polski, tak? To znaczy ona była pisana równolegle. Były fragmenty, które pisałem po polsku i było tak, że kończy się po angielsku, bo ja też bardzo dużo po angielsku piszę i myślę po angielsku, więc jakby czasem piszę po angielsku, czasem po polsku i pewne fragmenty tłumaczyłem z polskiego na angielski, a inne z angielskiego na polski, tak, że ona powstawała jakby paralelnie. Super.
tutaj jeszcze zastanawiam się, bo sporo piszesz w książce i rozumiem, że też nie chcesz zdradzać zbyt dużo szczegółów tego, o czym jest książka, ale bardzo mnie zainteresował ten wątek twoich badań etnobotanicznych i tego, jak właśnie różne rośliny nawet nie tyle można wykorzystywać, ale taka zainteresowało mnie takie kulturowe znaczenie przypisywane różnym roślinom. Czy może chciałbyś coś trochę opowiedzieć o tym? To znaczy ja w ogóle w swoich badaniach etnobotanicznych głównie badam pożywienie, czyli jeśli ja robię badania terenowe, to rozmawiam głównie o tym, co ludzie zbierają w lesie, czy gdzieś tam we wsi, tak? I jakby mniej się skupiam na innych rzeczach. Bardzo mnie fascynują rośliny, rośliny rytualne, rośliny związane, w ogóle symbolika roślin i też dużo o tym czytam. Robiłem też trochę badań, kiedyś robiłem takie badania bukietów święconych na Matki Boskiej Zielnej w Polsce, zresztą w okolicach Krakowa też badania robiłem. Natomiast, natomiast jest to poboczny wątek moich zainteresowań. Ale, bo mówię, moim tematem są te rośliny jadalne i po prostu no, brałem udział w badaniach terenowych w różnych krajach, jakby badając ten sam temat, tylko w różnych miejscach. No i czy na Bałkanach, głównie w Chorwacji, Bośnia, Hercegowina, Kaukaz, Gruzja i właśnie Chiny. I w ogóle też właśnie część zamieszkana przez Tajczyków w Chinach. I no jakby no, często patrzę, jak ludzie inaczej reagują na rośliny, na to, co ich otacza w różnych społecznościach. I oczywiście też przy tych badaniach no, pije się alkohol, pije się różne nalewki, czyli miejscowe wina, mówi się o życiu, o gospodarce wiejskiej. Jako osoba, która zresztą mieszka na wsi, też mi dosyć łatwo wejść w relacje z tymi ludźmi, pytając ich o takie rzeczy, umiejąc komentować to, albo pytając na przykład, nie wiem, jakieś widzę, że kury tam się łażą, to pytam, czy tam nie mają problemu z drapieżnikami, ile jajek znoszą i tak dalej, więc... ale to są właśnie, to są badania roślinami jadalnymi. Ale czy tam właśnie w trakcie tych pobocznych rozmów, które towarzyszą tym badaniom, też pojawiały się jakieś takie wątki roślin, czy to stosowanych jako afrodyzjaki, czy to właśnie jakieś takie wątki takiego kontaktu z przyrodą seksualnego po prostu? Prawdę mówiąc, bardziej w Europie, bo w Azji jest to taki temat tabu i w Azji się o tym nie mówiło, natomiast gdzieś tam w Chorwacji, w Gruzji padały jakieś takie opowieści, od mężczyzn oczywiście, nie? Ale mało. To był to raczej temat taki zupełnie poboczny. A chciałbyś, jest jakaś taka historia, która ci utkwiła w pamięci? Nie, nie. Nic takiego, żeby tutaj opowiadać w szczegółach. Piszesz też w książce o ekoseksualności. Jakoś zaciekawił, jeszcze nie słyszałam tego terminu, czy chciałbyś trochę więcej o tym opowiedzieć? No to jest takie podejście, trochę przeżywanie w ogóle całego ekosystemu jako podniecającego. No, są tacy ludzie właśnie, że mówią mi, że po prostu wchodzą do lasu, rozbierają się do naga i po prostu no są, nie wiem, są jakby zachwyceni pięknem natury, że jest to dla nich podniecające, że jest to dla nich wspaniałe. Myślę, że każdy coś takiego doświadczył kiedyś w życiu, tylko może nie każdy, no często, ale jest to takie podejście, że traktowanie natury jako powiedzmy takiej żywej istoty i to się gdzieś głęboko wpisuje w te ruchy ekologiczne teraz. No ja też no, spotykałem różnych ludzi, no facet mi opowiadał, że współżył z drzewami na przykład, więc zresztą były takie różne rytuały płodności w niektórych kulturach. I jakby to wszystko gdzieś tam można pod tą ekoseksualność podciągnąć. Myślę, że to się też wiąże z przeludnieniem Ziemi. Myślę, że się wydaje, że ta naturalna seksualność człowieka, ona zaczyna właśnie, jak można powiedzieć, jeszcze zbaczać, nawet kogoś to może przerażać. Od takiej typowej seksualności, z którą się większość nas identyfikuje, ja pewnie też, heteroseksualnej, właśnie dlatego, że wtedy też odczuwamy, że to nie rodzi po tyle potomstwa, tak? Bo taka w tych społecznościach tradycyjnych często jest silny nacisk na seksualność heteroseksualną, dającą potomstwo, dlatego, że trzeba przeżyć, tak?
A właśnie w naszym współczesnym tak powiem, społeczeństwie, gdzie jest przeludnienie, my właśnie mamy chyba podświadomie taką chęć odejścia czasem od tego standardu takiego budynku głównego. Właśnie dlatego, że w ten sposób jakby no, ten swój popęd inaczej realizuje. Czyli poniekąd to może być takie bezpieczniejsze realizacje. Dla biosfery. Mhm. Nie chodzi o nas, chodzi o całą biosferę, tak? No to jest bardzo ciekawe, bo też czasem się zastanawiam, też jakoś interesuję się tymi wątkami związanymi z głęboką ekologią, z filozofią Joanny Macy i tak sobie właśnie myślę, na ile ta jakby na ile to doświadczanie tej miłości do przyrody też właśnie w takiej formie intymnej, seksualnej, może być czymś takim, co tak naprawdę będzie nas motywowało do tego, żeby bardziej chronić przyrodę, czy bardziej się jakoś włączać w jej chronienie. No myślę, że będzie. Myślę, że w ogóle no jakby uwzględniając się na świat otaczający, jesteśmy bardziej nastawieni na ochronę przyrody. Wszystko nas może uwrażliwić, nawet to, że znamy rośliny. To, że na przykład bardzo wiele osób na przykład nie, doświadczenie takie w regulacjach rzek, właśnie regulowano rzeki, czy reguluje się, te koryta się tam umacnia, czymś niszczy się nadbrzeżną roślinność, bo ludzie nie znają tych gatunków, no tu widzą, no różnica jest taka, że były krzaki, a będzie trawa posiana, tak? A gdybyśmy naprawdę wiedzieli, jakie te gatunki tam są w tym lesie i jaką tam badziewną trawę posiano, no to wtedy by nas to bolało, tak? Więc to jest jakby no, takie naturalne, to jest po prostu jakieś tam uwrażliwienie nas, tak? Także może nas uwrażliwić właśnie i wiedza, tak? Zwykła wiedza ekologiczna, czy wiedza biologiczna, ale może nas uwrażliwić właśnie to piękno, tak? Super. Chciałam jeszcze powiedzieć i zachęcić wszystkie osoby, które oglądają nasze spotkanie, do zadawania w komentarzach pytań autorowi i jak przyjdzie czas, to na pewno je przekażemy, więc zachęcamy do pisania. Mam jeszcze takie pytanie, właśnie, bo mówimy tutaj sporo o takiej wrażliwości, o dzikości, o tym takim połączeniu z naturą. I chciałam zapytać, jak dla Ciebie wyglądał ten proces? W sensie, jak to się stało, że jakoś tak wszedłeś w połączenie z tą dzikością i no właśnie, zainteresowałeś się, zacząłeś eksplorować te... To chyba się nie zaczęło, tak zawsze było. To znaczy, ta dzikość była zawsze dla mnie taka święta, taka jakaś niesamowita przyroda od wczesnego dzieciństwa, nie? Od bycia trzylatkiem. Także tutaj chyba raczej to było tak, że zawsze to było i tylko właśnie dopasowywałem inne elementy mojego życia do tego. Bo oglądałam też film poświęcony Twojej biografii i jakoś zainteresował mnie ten wątek Twoich studiów w Warszawie i później takiego wycofania się z tego świata akademickiego na jakiś czas, żeby, no właśnie, żeby co? To był bardzo długi okres, to nie był jakiś krótki okres. Ja po prostu zaczynałem w ogóle karierę naukową bardzo wcześnie, bo byłem studentem takiego funduszu na rzecz dzieci, który właśnie promował dzieci uzdolnione i oni tam swego czasu bardzo promowali takie no, robienie, że jak powiem, szkoły krócej. I ja zrobiłem maturę w wieku 16 lat, właśnie jako 17-latek, właśnie swoje 17 urodziny przyszedłem na studia. Więc jakby wcześniej zaczynałem i potem, a wiesz, pochodzę z Podkarpacia, z mojego miasteczka, nie ze wsi, ale jednak bardzo tęskniłem za takim idyllicznym krajem swojego dzieciństwa, krainą dzieciństwa i to chyba się spowodowało, że jakby chciałem wrócić, nie? Więc jakby ten kryzys to był także kryzys mojego powrotu do swojej rodzinnych stron, ale to rzeczywiście próba jakby maksymalnego bycia blisko z naturą. Bardzo wiele porażek, tak? W ogóle no, uczymy się na porażkach, ja też jakby idealizowałem pewne rzeczy i przez wiele lat miałem takie głębokie poczucie, że tego mi się nie udało zrobić, że tego mi się nie udało zrobić, że nie potrafię, nie wiem, zbudować sobie sam na przykład chaty z drewna, tylko wtedy jakieś tam szałasy budowałem, potem mieszkaliśmy całą rodziną, czy mieszkam w tej chwili też w drewnianym domu, tylko innym, więc jakby to, że no, pewne rzeczy, że nie wszystko sam zrobiłem i to no, nie da się wszystkiego samemu zrobić, nie? To jest za mało. Jedno życie za mało, trzeba być wychowanym w takiej społeczności, nie chodzić do szkoły,
od dziecka, nie wiem, budować takie rzeczy z ojcem, czy coś tam robić ze swoją matką i dopiero wtedy my się tego uczymy, więc no te porażki były chyba naturalne, ale dla mnie były bardzo ciężkie. Ale mi bardzo właśnie połączyły jednak z takim życiem realnym, właśnie nauczyłem się rąbać drzewo, czy tego typu rzeczy. Tak? Poza tym zawsze jako botanik chciałem mieć własny teren, ale nie z powodu tego, żeby koniecznie posiadać, dla przyjemności posiadania, tylko dlatego, żeby nikt mi nie mówił, czy ja to mogę zrobić, czy nie mogę zrobić. Czyli jednak to, że mam na przykład jakieś tam opuszczone pole i sobie mogę je powiedzieć, dobra, to sobie zaoram. Idę do sąsiada i mówię, czy pan mi tego nie zaora, może ty chce coś tam posiedzieć. Taka niezależność, taka duża piaskownica. Tak? Ja się jestem strasznie dziecinny. Przeżyłem już prawie pół wieku, a czuję się totalnym dzieckiem. Jak widzę, że będzie, to mam pod jakieś ludziki z nich robić. I no chyba jest taki właśnie taka po prostu taki dziecięcy zachwyt, tak? Na przyrodę. No myślę, że też bardzo to czuć też i w Twoich poprzednich książkach. No jak mówię, ja trochę mniej czuję tego połączenia tutaj, ale no, jestem pewna, że wiele osób też to tutaj odnajdzie. Może właśnie jestem za mało ekoseksualny. Może. Dobrze, mam pytanie, czy mamy jakieś tutaj, nie mamy jeszcze żadnych pytań. Słuchaj, to czy jest jeszcze coś takiego, co interesuje Cię, jakby jeśli chodzi o jakieś dalsze plany związane z tym tematem, czy masz jakieś? Znaczy ja w ogóle bardzo, bardzo lubię pisać każdą książkę jako odrębny byt, czyli właśnie pisałem książkę o owadach, ja tam pisałem książkę jedną o dzikich roślinach, która jest takim katalogiem tych roślin, mniej taka ozdobna, potem wydałem książkę, która jest bardzo no, pełna przepisów i zdjęć. Jakby nie planuję pisania kolejnych książek o tym temacie, no bo dlaczego, tak? Kolejną książkę planuję o ogrodach za rok, natomiast no nie wiadomo, bo dostaję dużo maili od czytelników z wyznaniami często, więc może z tych wyznań uda mi się po prostu skonstruować, czy namówić te osoby na wywiady, czyli trochę marzy mi się książka właśnie nie o mnie, tylko o czytelnikach tej książki. Czyli ja będę zbierał sobie katalog, sobie będzie mi pisać, czego tam brakuje, ale głównie właśnie tego, co oni wydali z ich własnego życia. I potem może będę ich prosił, żeby właśnie byli wywiady, tak? Żeby to było właśnie bardziej różnorodne z różnej perspektywy i różnych sytuacjach. No. Brzmi to jak świetny plan, żeby też rzeczywiście tak, no tak naprawdę trochę empirycznie zbadać, jak to jest, bo tak tutaj empirycystka we mnie zadaje to pytanie, jak to rzeczywiście jest i jak dużo osób ma takie doświadczenia. To by było bardzo ciekawe. A czy jest jeszcze, bo rozumiem, że też nie chcesz za dużo opowiadać o tym, o czym mówisz w książce, ale czy są jakieś takie rzeczy, jakieś takie podstawowe BHP, które można byłoby stosować, jeśli chce się zacząć eksplorację? To znaczy BHP jest jedno, no zależności intymnych nie należy robić w miejscu publicznym, bo jest to jakby no, sankcjonowane prawnie, to jest główny BHP, tak? Czyli trzeba być świadomym miejsca, tak? Ja tutaj nie namawiam do jakiegoś łamania prawa powszechnego, bardziej do dostosowania się do tego prawa, tak? Do znalezienia sobie niższych gdzieś, tak? To jest chyba główny BKP. Natomiast no, tak to nie ma, właśnie wydaje mi się, że nie ma BKP, właśnie chodzi o to, żeby nie było tego BKP. A jeśli chodzi o jakieś rośliny albo zwierzęta, które potencjalnie mogą być stanowić zagrożenia? No to w Polsce no wiadomo, że coś nam może poparzyć, tak? Są też kraje, gdzie na przykład nie znamy roślin, może będzie jakieś odczyny alergiczne. Ja piszę o tym wszystkim, piszę o owadach, o kleszczach, o barszczu sosnowskiego, tak? Ale nie chciałbym tu straszyć, bo to jest takie BHP normalne, kogoś, kto po prostu chodzi w góry. Tak. Czy mamy może jakieś pytania? Nie mam jakichś. Ale może
jeszcze takie pytanie, czy jest jeszcze coś takiego, co czym właśnie chciałbyś się, albo w jaki sposób chciałbyś zachęcić osoby do przyjścia do spółdzielni Ogniwo i kupienia książki z twoim autografem, do czego my serdecznie zachęcamy również. To znaczy, nie wiem, czy chcę zachęcać, mi się wydaje, że po prostu właśnie w ogóle nie lubię takiego nachalnego wciskania komuś produktów i po prostu jak kogoś ten temat interesuje, czy jest ciekaw, to nie eksploruje, jak nie, to nie, tak? Dobrze, mamy pytania. Już czy w książce są informacje o seksualności u łowców zbieraczy? Takie historyczne. Nie ma za dużo, dlatego że to jest ciekawe pytanie, dlatego że ciężko też o źródła, tak? Natomiast nie chciałem, żeby to była książka etnograficzna, ja gdzieś tam wspominam. Zresztą jeden z pionierów w ogóle seksuologii, takiej etnoseksuologii, był Polak, Bronisław Malinowski, który napisał książkę ze życie seksualne dzikich. Natomiast nie ma za dużo, bo książka jest krótka. Książka ma 100 stron, w książce jest więcej chyba życia. Są takie bardziej właśnie sugestie, bardziej są nawiązania do mitologii greckiej, do malarstwa, do poezji. Nie bardzo interesują zbieracze łowcy, ale po prostu no, to jest ciekawa w ogóle uwaga. No, może na mało czasu poświęciłem, żeby ten temat eksplorować. No tak, to faktycznie jest to takie... muszę zapisać, tak. Pierwotne. Czyli to poprawia się, pewnie też jest w komentarzach na Facebooku, więc zawsze będzie można do tego wrócić. I mamy kolejne pytanie. Ktoś pisze, nie mogę się powstrzymać, żeby zadać pytanie odnośnie lubrykantu z leśnych grzybów. Taki specyfik ma jakieś dodatkowe właściwości, czy po prostu to kwestia konsekwencji i używania tego, co pod ręką? Używanie tego, co pod ręką. Tak, to jest po prostu, no, tak to nie ma tutaj żadnych właściwości. Zresztą używano grzybów do linienia osi w wozach, na przykład osobnicy na ćwicach chodzi, więc to są takie no, mechaniczne. Okej. Okay. Kolejne pytanie, czy dla osoby, która już przeczytała twoją książkę, możesz polecić jeszcze jakąś lekturę na ten temat, na przykład zagranicznych autorów? Chyba nic takiego, co mogę polecić. Mówiłeś wcześniej, że coś się dzieje. No nie pamiętam w tej chwili tytułu dokładnie, tak? Także nie, no nie jestem w stanie w tej chwili sięgnąć do laptopa i sprawdzić, tak? Natomiast jest taki temat dosyć pusty. Myślę, że raczej polecałbym czytać mitologię grecką. W jakiejś wersji rozszerzonej, tak? Mamy pytanie, które w zasadzie już padło, ale przeczytam je. Co cię zainspirowało do napisania tej książki? No ja już powtarzałem, może ta osoba nie była na początku, że inspirowały mnie opowieści ludzi, którzy przyjeżdżali na warsztaty dzikiej kuchni i ich pytania, czyli jakieś tam drobne wyznania, ewentualnie pytania, tak? Co to się dzieje w tym lesie, tak? I w ogóle, no i chyba to najbardziej. I ten właśnie kontrast między ludźmi, którzy się boją wszystkiego, tak? A tymi, którzy się nie boją. Którzy się nie boją, tak. Jak ty. Tak. O, teraz mamy drugie pytanie. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Jako wierna fanka pana działalności, na bieżąco śledzę pana publikacje i aktywność w internecie. Stąd też wiem, że miał pan problemy z wydaniem książki. Pierwsza wersja dostępna była wyłącznie w języku angielskim. Jak pan uważa, czy Polacy nie są jeszcze gotowi na poruszane w książce kwestie? Jeśli tak, to jaki może być tego powód? Dziękuję i pozdrawiam bardzo. Nie miałem problemów, po prostu tak się złożyło, że no i były nie tylko wydawcy trochę. Natomiast rzeczywiście Polacy są bardzo zblokowani.
bardzo zblokowani werbalnie, bym powiedział. I jakby trochę chyba też chciałem to jakby zmienić. No, bardzo jestem ciekawa, jakie przyniesie to efekty. Chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, jak nie ma kolejnych pytań. Nie ma. Że ten temat był tematem jakby zupełnie naturalnym na wsi polskiej. Ja tam cytuję w ogóle taką książkę niesamowitą, Miłość Ludowa, która jest zbiorem właśnie różnych przyśpiewek wiejskich obrazujących życie miłosne na wsi. I to samo się dzieje, kiedy ja swoją książkę pokazuję, czy opowiadam fragmenty tej książki mieszkańcom wsi. Starszym. Oni mówią, coś to jest w ogóle banał, nie? Tak w ogóle, tak się żyło, nie? Kiedyś właśnie las czy pole to było miejsce, gdzie można było uciec od rodziny, tak? Gdzie para kochanków mogła uciec od oczu tam swoich rodziców czy rodzeństwa. Widziałem też to na przykład na Sri Lance, gdzie właśnie jechałem pociągiem przez góry. I było pełno par wszędzie, przy torach, dlatego że dżungla przy torach kolejowych to było najbardziej intymne miejsce, po prostu jakie w ogóle mogli tam znaleźć. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo... A całujący się. Jak zaczęłam czytać tę książkę, to przypomniało mi się, jak w lesie, w którym się wychowałam, w jednym określonym miejscu, gdzie łatwo było podjechać samochodem, absolutnie zawsze, po prostu odkąd pamiętam, były papierki po prezerwatywach i no, po prostu wciąż jest to ewidentnie takie naturalne miejsce, tak, naturalnych dwóch co najmniej znaczeniach, które no, umożliwia właśnie jakąś intymność przy ograniczonych zasobach mieszkaniowych. Ja pisałem o tym temacie i o tym, że ludzie zostawiają śmieci w lesie. Był to przypadek najbardziej znany, kiedy para została nakryta i sfilmowana i dostała kolegium na wniosek właściciela lasu za to, bo to nie był ich las, w swoim lesie można. Wynikał z tego, że po prostu zostawiali tam śmieci. I on był tak wkurzony. On powiedział po tym wywiadzie prasowym, że on właściwie jemu nie przeszkadzała ta para. Przeszkadzało to, że nie przychodzili sobie gumki ciągle, tak? Mamy pytanie, czy planowane są warsztaty? Nie. No ja jestem właśnie chyba jednak wielbicielem. Dobry komentarz, może nie pytanie. Jestem jednak wielbicielem spontaniczności. Nawet mi się wydaje, że właśnie ta książka nie powinna być wydawana jako taki, no, tak powiem, przewodnik do odhaczenia. Choć na przykład, jak napisałem książkę pod rzecznik Grabokorzelcy, kiedyś mieszkaniec okolicy tam ode mnie podszedł do mnie, był zaskoczony. Miał takimi widziakami zaznaczone wszystkie owady, które tam mówi, jeszcze tego nie jadą. Więc no, może się tak okazać, że jest tam 50 ilustracji w tej książce, że ludzie będą.